Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy na ty w czasie sesji. Dobrze, Alicjo? Dobrze. Dzień dobry, Moniko. Monika dzisiaj w roli telepatki. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie, bo to zawsze jest wielkie przeżycie i ogromna przygoda. Dobrze. Alicjo, to poproszę Cię, nad jakimi tematami będziemy dzisiaj pracować w czasie sesji. To ja może to przeczytam, tylko żeby mi się to wszystko nie wyłączyło za chwilę. No ale dobrze. To ja coś podpowiem ewentualnie. Pierwszym tematem, to nad którym chciałabym się dowiedzieć, o co chodzi, to tak, skąd się wzięły u mnie pasożyty energetyczne, które mam od 15 lat. W tym czasie poznałam męża, który ma pewne zdolności parapsychiczne. Czy to nie jest czasem z jego strony jakiś wampiryzm energetyczny, a może ktoś przez niego działa? A drugi punkt to, czy ten nasz związek małżeński mi służy, czy hamuje mój rozwój raczej? Trzeci punkt, dlaczego jestem w tym związku? A czwarty, czy jesteśmy przeznaczeni dla siebie? W jakim celu się spotkaliśmy? Co mamy do przepracowania? Jeśli będzie ciężko, nie do wytrzymania, to jakie skutki byłyby, gdybyśmy zdecydowali się na rozwód? 5. Proszę o sprawdzenie, czy problemem moich dolegliwości zdrowotnych są przyczyny leżące w sferze energetycznej. Tak, i tu bym się chciała zatrzymać, bo chciałam zapytać, jakie to są problemy zdrowotne. To chyba w szóstym, to w ogóle cały organizm, chodzi o cały mój organizm, jeżeli to te pasożyty by przestały jakoś zneutralizować albo znaleźć przyczynę, to możliwe, że to wszystko zacznie się regulować już później samo w jakiś sposób już będzie może dobrze. A czy jakieś szczególne dolegliwości? Bo tu abstrahując już od samych tych pasożytów, z czym się pani zmaga fizycznie? Co to jest? Jakieś bóle, choroby? No na pewno, jeśli chodzi o oczy, no to się obawiam, bo miałam bardzo dobry wzrok, a bardzo szybko teraz mi się pogorszył. No i w ogóle ślady mam na całym ciele, wchodzą sobie, rozstrajają mój organizm. Na przykład duży brzuch mam, zdaje się, że z tego powodu tam gdzieś w żołądku czuję, że jest takie skupisko, że te pasożyty energetyczne się tam skumulowały. I czasami na serce siądą, to nie wiadomo, czy wtedy przeżyje. Jest naprawdę ciężko, ale jak... A to jest to z sercem, to jest to jakiś ból serca, czy jakiś taki nacisk, czy napięcie? To one tak przechodzą i gdzieś się tu zatrzymają w niewłaściwym miejscu. I wtedy nie wiadomo, co z tym robić, próbuję medytować, próbuję być spokojna, jakoś to wszystko, żeby neutralizować tą energią jam jest. Ale to, no i tak w ten sposób siebie ratuję, ale że nie widzę przez trzecie oko, jakieś mam blokady, też tu właśnie obrazy mi przesyłają, takie to cwane są pasożyty. Jakie obrazy? A takie różne, straszące. Okay. A wczoraj to miałam takiego jakby ze Star Treka, takie energie przed zaśnięciem i próbowali mnie zastraszyć, tak jak to było wcześniej. To rzeczywiście się bardzo bałam. I teraz przed tą, zdaje się, że sesją, bo myślałam o tej sesji,
dzisiejszej. No i zdaje się, że ich ściągnęłam. Chcieli jeszcze może coś, nie wiem, zaniżyć mi energię, ale ja już wiem, kim jestem i że wiem, że tego nie można się bać, bo to jest iluzja. Po tej drugiej stronie tak jest o wiele łatwiej to wszystko wyregulować, podporządkować coś tam, dowiedzieć się, o co chodzi, załatwić sprawy, czy przebaczenie, czy jeszcze inne sposoby. No ale ja nie widzę i nie wiem, skąd się to wzięło, dlaczego. Dlaczego właśnie mam takie przyczyny, dlaczego mi coś tam próbowano, wmontowano, zdaje się, jakiegoś chipa do ucha i od tamtej pory słyszę takie sygnały w uchu. Chociaż rozgoniłam ten sygnał, no ale to nie pozbawiło, to nie uchroniło mnie od tego, że tych pasożytów nie ma. A ten sygnał jest związany właśnie też częściowo z tym, że one wchodzą do mojego organizmu. Czasami nie słychać tego w dźwięku, ale często taki wyciszony trzeba, jak jestem zajęta tu świadomości tej zwyczajnej, no to prawie, że go nie słyszę, ale w uchu też potrafią, lubiły się gromadzić. A które to jest ucho? Lewe. Dobrze, a o tej wizji proszę opowiedz. Co widziałaś wtedy, tej wizji na jawie 16 już lat temu? I siódme pytanie to jest, chciałabym się dowiedzieć, co oznacza taka pewna moja wizja na jawie. To zadziało się gdzieś około 16 lat temu. Zauważyłam siebie, jak leżę na stole. Przy mnie niedaleko głowy stał niby lekarz, ubrany w biały fartuch, asystowały mu trzy osoby. Jedna z tych osób była ciemnoskórą, młodą kobietą. Trzymała w ręku złotą gwiazdę. Kiedy lekarz zobaczył, że ja wszystko to widzę, to dotknął mojego trzeciego oka i wszystko zniknęło. Przypuszczam, że szczepiono mi wtedy w uchu jakiś chip, zaczęła mi lecieć krew, po tym zdarzeniu zaczęła mi lecieć krew z ucha i od tamtej pory zaczęłam słyszeć w lewym uchu sygnał, jakby ktoś nadawał szyfrem Morsa. Ten sygnał jest powiązany z pojawianiem się w moim ciele pasożytów energetycznych, które pojawiają się znikąd. Chciałabym się dowiedzieć, o co chodzi i co można zrobić, by było w tym temacie. Dlaczego mi to wmontowano? Co to było za wydarzenie? Tak, rozumiem. Dobrze, będziemy to weryfikować. No dobrze. To co, zaczynamy? Wyłączyć się, tak? Wyłączyć, tak? Proszę, wyłącz mikrofon. Jeśli chcesz, Alicja, to możesz się położyć i się też relaksować i zobaczyć, co tam będziesz czuła. Coś się może będzie działo. Możesz się położyć wygodnie na plecach, tak żeby ci było, wiesz, żeby pozycja ciała nie przeszkadzała. Dobrze, Moniko, to zaczynamy. Ja policzę od 10 do 1. Na 10 wejdziesz w stan głębokiego relaksu. Zaczęło mi trzeszczeć. Ja czy sobie też trzeszczeć? Tak? I nie było. Tak? Trzeszczeć? Nie słyszę. Tak? Cały czas trzeszczyło? Tak, teraz zaczęło trzeszczeć. Ale jak mówisz, nie, to nie jest związane z Alicja, to nie jest związane z tobą. Włączyłam teraz klimatyzację, nie to w jakiś sposób było powiązane, teraz może, jest lepiej? Dobrze, nie wiem, troszeczkę się uciszyło. Troszkę się uciszyło. Wyłączyłaś? Tak. Dobrze. Dobrze, Moniko, to ty się relaksuj, oddychaj głęboko, niczym się nie przejmuj, zapomnij o wszystkim, co się dzieje w twoim życiu i w otaczającym cię świecie, na te najbliższe 2 godziny. Policzę od 10 do 1, a ty w tym czasie, jak doliczę do 1, będziesz w stanie głębokiego relaksu. Policzę od 1 do 3.
Poznać proszę witalną część. Dwa. Jestem takiej ciemnej chlatkiej przestrzeni, więc tam się ta energia licznie w postaci takich jakby strun. Strun? Tak. Mhm. Takich strun światła. Linii światła. Czyli jest taka pofragmentowana, tak? Struktura właśnie jest taka niejednolita, niejednorodna, tylko jakby była, jakby składała się z takich cienkich linii. I na tych cienkich liniach widzę jakby takie mamy bąbelki, które są w wielu miejscach. To są bardzo drobniutkie bąbelki, jakby krople rosy na takiej świetlistej, cienkiej linii. I takie właśnie cała struktura składa się w takich cienkich liniach. A ile jest tych bąbelków? Jaka liczba? Jest ich bardzo dużo. Naprawdę jest ich 12, kilkadziesiąt. To jest taka bardzo zwarta struktura, te linie wszystkie, te cienki. Mm-hmm. One tworzą strukturę. W takim kształcie mamy idealnie cieli z ciała, ale ja to widzę nie jako taką plamę światła, tylko właśnie widzę to na tym takim ciemnym tle, który tu jest dookoła, w postaci, może dlatego, że tak jakby, że mam ten kontrast z tyłu, ja widzę bardzo mocno te wszystkie świetliste części, na których są takie bąbelki, bardzo, bardzo małe bąbelki, jakby rosły. To jest taka struktura, z której zbudowana jest tyle. A podejdź proszę do Alicji, zajrzyj jej w oczy i sprawdź, czy to jest Alicja. Zajrzyj w ogóle pustkę w tych oczach, ciemność, głęboko tam próbuję zajrzeć. Wejdź w taki stan receptywny i sprawdź proszę, czy tam jest DNA Alicji. Teraz to, co tutaj widzę, to w ogóle ma kształt humanoidalny, ale przestałam widzieć w ogóle tą świetlistość. To jest jakby w takim ciemnym skafandrze. Widzę dużą głowę, jakby podzielam dużą głowę do pozostałych części ciała. To jest błyszczące, ciemne błyszczące. Jak próbuję zajrzeć w oczy, to są bardzo duże. A ja w jakiś sposób ja teraz straciłam to łączenie tego z tą ulicą. Tak jakby coś wygląda mi na to, że jakby coś było nad nią albo otaczało nią. Ja zgubiłam ten obraz tego świetlistego ciała. Okej. Zajrzyj jeszcze raz w te oczy i powiedz mi i skontaktuj się z chociażby jedną komórką, która należy do Alicji. Widzę bardzo, bardzo głęboko przebijałem się przez tą powłokę. Tam w środku jest Alicja. Teraz staram się wrócić do tego miejsca. Gdzie widzę to samo, co widziałam chwilę temu, czyli tą taką sieć nici ciągłych, nie jest jak pajęczyna, tylko to jest takie, ma taki wydłużony kształt od góry do dołu, czyli od głowy po stopy, po palce. Stopy, nie widzę palców, ma taki kształt, tak? Jest takie długie linie, cienkie, na których są takie bardzo drobniutkie kropelki, bąbelki. Czyli tak jakby dostałam się tak jakby wcześniej, to chyba trochę bardziej wyszłam poza
to widziałam taką totalnie nie jej postać. To było coś zupełnie takiego, no nie wiem, czy ona jest zblokowana przez tą postać. Bo to trochę wygląda mi tak, jakby ta świetlista postać z tymi blokami, te linearne kształty. One były formowane, w ogóle formowane i ukształtowane, też zablokowane właśnie w tej powłoce zupełnie innego tworu, co jest zupełnie obce. Aha, okej, czyli to nie jest ona, to co widziałaś. Tak, jak się wydostałam, te świetliste linie, to jest Alicja. Tylko, świetliste linie, dobra. Tak, te świetliste, ona składa się z takich świetlistych linii, takich, które są się z tymi drugimi blokami. A jak próbowałam tak jakby złapać jakiś lepszy obraz tego, to weszłam właśnie w taki bąbelek, taką kruchę losy. I ona, mimo tego, że ona świeci jasno, to nie jest jasne w środku, tam nie ma jasnej takiej energii. Tylko właśnie próbowałam dotrzeć do tego, co to jest, próbowałam wyjść dalej, żeby złapać większą perspektywę, to właśnie pojawiła mi się taka postać humanoidalna, taki ciemny skafander, postać z nieproporcjonalnie dużą głową, dużymi oczami. Trochę wygląda tak, jak kształtem przypomina tak zwanych szaraków, ale to ma inny kolor, to ma taki świecący, grafitowo-czarny, błyszczący wręcz. No są różne ich odmiany, a kształtem przypomina szaraka, tak? Trochę tak, poprzez ten kształt głowy i te duże oczy. I tutaj takie bardzo szczupłe ciało, tak to wygląda, trochę tak. Trochę tak, tylko że nie pasuje mi to do tego obrazu typowego szaraka, przez to, że ta powłoka, to ciało jest ma taką bardzo gładką strukturę, wręcz wypolerowaną, świecącą, błyszczącą, czarno-grafitowym kolorem. A skup się teraz na Alicji i zapytaj ją, czy wyraża zgodę. Zapytaj ją, czy wyraża zgodę na to, abyśmy pracowały w czasie tej sesji nad nią i dla niej. Tak, wyrażę zgodę. Super. A teraz jak ja o to pytałam, mam wrażenie, że te wimbajki, które tam one zaczęły się jakoś tak poruszać. Mimo to, że to drżało, ale tam po prostu było tak, jakby coś tam się wbiło. Na tych świetlistych stronach. Nie da się odpowiednio określić na to. Dobrze. Nigdzie nie wchodź samodzielnie, dobrze? Pamiętaj, że jesteś niewidzialna, niesłyszalna i niewyczuwalna, jeżeli tego nie chcesz. Tak, dobrze. Dobrze? Tak, jasne. Okej, to teraz czy chciałabyś zapytać o to, o coś, tę istotę? Jak się czujesz z tym? Ja jestem bardzo neutralna, więc będę szła za tym, jak mnie będziesz prowadziła. Dobrze. To w takim wypadku zapytaj go, kim on jest. Nie jestem odpowiedzieć, co ci do tego. Powiedz mu, że jesteśmy zainteresowane, bo Alicja nas przedstawiła nam troszkę sytuację i poprosiła o pomoc. Dlatego jesteśmy zainteresowani. Mamy jej pełne pełnomocnictwo. Postać nie jest zadowolona, że w ogóle tutaj coś się dzieje wokół niej, wokół Alicji. Zapytaj go, kim on jest. Mamy pełnomocnictwo Alicji i ma odpowiadać na nasze pytania. Zaraz powiedzieć, że jestem, kim jestem, nic do tego. Okej. A co tu robisz?
Czyli moje swojego. A co to jest to twoje? To są te bąbelki. A co to jest? A co to jest? Co to są te bąbelki? To są jakieś, to jest jakaś taka technologia, która pozwala na transmisję energii. A w jakim celu? Na pozyskiwanie energii. A czy, skąd ta energia? Z Alicji. Z Alicji. Okej. A od dawna to robisz? W waszym ziemskim czasie to jest już przynajmniej kilkanaście lat. Kilkanaście lat. A co ci się tak spodobało w Alicji? Jest dobrym dawcą energii dla mnie. Dlaczego? No to zawsze jest dla mnie ciekawe. Dlaczego akurat Alicja jest dla ciebie dobrym dawcą energii? Oni oponuje. Bo co robi? Oni oponuje. A do czego potrzebujesz tę energię? Potrzebuję, żeby nie tylko do życia, ale też do tworzenia nowych technologii. A jak pobierzesz tę energię z Alicji, to co się z nią dalej dzieje? Ma zasila inne technologie. Dokąd ona płynie? Za waszą galaktykę. Okej. A ty cały czas tu jesteś i pilnujesz Alicji? Nie, to jest... Ja tutaj jestem, bo tutaj są te... To jest jakaś taka dziwna nazwa, czy ja nie mogę tłumaczyć. Jest właścicielem tej sieci chipów, tych drobnych. Ale ja nie mogę jej nazwać. To pojawia się jakaś nazwa, której nie mogę powiedzieć. Dobrze. A dużo masz takich osób jak Alicja? Niewystarczająco. A ile masz? Setki. A dlaczego to jest niewystarczająca liczba? Bo budujemy nową technologię, będziemy potrzebować tej energii więcej. A jaką technologię budujecie? Zrozumieć to po swoim ziemskim sposobie myślenia. No rozumiem, ale... To wytoczę poza waszą pozycję. Rozumiem, ale tak gdybyś mógł spróbować przedstawić to tak, żebyśmy mogli zrozumieć. No, służy do tego, żeby przemieszczać się między galaktykami, żeby rozbudowywać żeby tworzyć sieć dodatkowych połączeń, coś z tego portali. A w jaki sposób ty się tutaj dostajesz? Myślę, za pomocą, między innymi za pomocą tej technologii, którą teraz rozwijamy. Ale przenosisz sam swoją istotę, czy do tego wykorzystujesz jakieś pojazdy, wehikuły? Nie, tutaj nie ma, to jest tylko moja świadomość. A gdzie jest twoje ciało fizyczne? Czy masz ciało fizyczne? No właśnie. W takim rozumieniu ziemskim to nie mam takiego ciała. A w twoim rozumieniu? No, moje ciało jest tam, gdzie jest moja świadomość. No dobrze. Monika, rozłącz się, zostaw go. Rozłącz się.
Rozłącz się, odsuń się. Połącz się teraz proszę z Alicją, z subtelną częścią Alicji. I proszę, poproś ją, aby pokazała ci, kiedy to się wydarzyło. Co się wtedy wydarzyło, kiedy to miało miejsce, co jest przyczyną tej sytuacji. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Z jakąś taką scenę gdzieś, z jakaś tam dziwna. Moment, nie chcę sobie to coś wypowiadać. Bo tutaj widzę. Ściągnij wszystkie informacje na ten temat. Mamy dostęp do wszystkich informacji, bo dostałyśmy upoważnienie od Alicji. Ja widzę, damskie dłonie. Z pierścionkiem. Jakim pierścionkiem? Z pierścionkiem z oczkiem i obrączką. W jakim kolorze jest to oczko? Takie rubinowe. I coś, co te ręce robią? No takie właśnie takie zbliżenie na te dłonie. To oni są jedna dłoń trzyma do tego dłonia, ale to są jakby kobieta trzymała się za dłonie sama swoje. No zobacz dalej, pociągnij po dłoniach, żeby zobaczyć całą resztę ciała. Coś, co ta osoba robi. Ta osoba siedzi przy stole, jakiś tutaj mam dylemat, bo takie jest pocierające dłonie. Są jakąś taką reakcją, jakichś takich rozmyślań. A jesteś Monika? Coś cię wyrzuciło na chwilkę? Tak, właśnie. To jesteś, już jesteś, tak. Widzę te dłonie, widzę kobietę siedzącą przy stole. To jest kwadratowy stół w kuchni. Mhm. To jest coś w rodzaju obrózka, tak jak terapia, jak obróz. Szklanka z herbatą. Widzę tu jakieś dylematy, tak? Jakieś rozważania pod tej osoby. Ściągnij informację, co to jest za dylemat, co to są za dylematy. To jest jakaś niepewność. Niepewność siebie, niepewność decyzji, niepewność przyszłości. To są jakieś rozważania. To jest jakiś tak jakby chęć gdzieś pójścia dalej, ale takie wycofywanie się wręcz. Takie ruchy do tyłu, gdyby ktoś się przed czymś wahał. A kim jest ta kobieta? Wydaje mi się, że to jest Alicja i tak mi tutaj to przychodzi. Okej. Okay. A jak Alicja wygląda? Ile ma lat mniej więcej? Jak ją widzisz? Po 50. Nie jest jakoś bardzo szczupła, a też nie jest jakoś taka, że jest jakoś bardzo duża. A powiedziałam, że to jest standardowa sylwetka dla osoby w tym wieku. A co to są za dylematy? Ściągnij informacje, wejdź głębiej. Nad czym tak się zastanawiam? Co spowodowało to zastanawianie się, ten dylemat? Czym to jest wywołane? Ten dylemat jest związany z tym, że ona ma wrażenie, że w jakiś sposób jest tutaj do czegoś wykorzystywana, zupełnie nieświadomie. Waha się, czy zastanawia się, na ile ona sobie to tak jakby sama w głowie próbuje tak wymyśleć,
i brzuch brzynić, a na ile, a na ile tak jakby, no jest to w jakiś sposób zgodne z tymi realiami, w których się znajduje. Czyli próbuję ustalić, co jest prawdą. Próbuję ustalić, co jest prawdą, próbuję sama odnaleźć siebie tutaj w tych okolicznościach. I ona nie wie tak naprawdę, czy ona jest tutaj... Czy to jest dobre dla niej, czy to jest dobre dla kogoś? I na ile jest ten kompromis pomiędzy, tym, co będzie dla niej dobre? A na ile jest to... że komuś w jakiś sposób ma czymś pomóc, zrobić dobrze, ułatwić coś. A kogo dotyczy ten kompromis? Nie, tutaj przychodzi w ogóle jakiś mężczyzna, bo pojawia mi się sylwetka mężczyzny. Ale tego, mężczyzny nie ma w tym pomieszczeniu. To widzę, że to się dzieje w kuchni, ale tego mężczyzny tutaj nie ma. A ten mężczyzna jest w drugiej głowie. A czego dotyczy ten kompromis z tym mężczyzną? No właśnie tutaj tak jakby to wygląda na to, że tam nie ma takiego kompromisu, że tam jest trochę tak jakby to Alicja czuła się w jakiś sposób wykorzystywana, jako byłaby takim czymś, co ma coś, ma wspierać coś bądź kogoś. I ona się zastanawia, na ile jest to zgodne tak jakby z jej naturą, na ile to jest jej potrzebne, a na ile jest to potrzebne komuś. A kim jest ten mężczyzna dla niej? Ja teraz ja po prostu znowu mam zmierzenie na tą rękę z pierścionkiem i grudką. Czego dostosuję z tego, że to może być jakiś partner życiowy, nie wiem. No ściągnij informację i po prostu, co przyjdzie jako pierwsze. Kim jest ten mężczyzna dla niej? Obrączka i mąż. Mąż. A dlaczego Alicja czuje, że jest wykorzystywana? Alicja ma świadomość tego też niematerialnego świata. Świata energii, świata wibracji. I on nosi takie wrażenie, że ona jest takim dawcą energii. Takim jakby takim... Dla tego męża? Tak, chyba tak. Takim kimś, kto wzmacnia jego energię. I tak jakby ona nawet nie miała nic przeciwko temu. Ona tak jakby chciała, tak jakby istnieć w tym związku, również tak jakby bardzo energetycznie w tym związku. Ale tam są jakieś takie sygnały, symptomy, że to nie jest właśnie taki kompromis, to nie jest, nie ma takiego balansu. Tak jakby, że weszła w jakiś świat, którego tak do końca nie rozumie, nie do końca rozumie, żeby tam były takie jakieś czyste intencje przy tym. Tylko. Ściągnij informacje. Co się dalej dzieje? Ona siedzi przy tym stole, ma dylematy, rozważania. Co się dalej dzieje? Czy jakąś decyzję podejmuje? Nie, ona nie podejmuje żadnych decyzji, tylko ona po prostu zaczyna w jakiś sposób odczuwać dyskomfort. To jest ten moment, kiedy... Czy to jest pierwszy raz, że ona odczuwa ten dyskomfort? To jest na tyle, tak jakby pierwszy raz na tyle... Pierwsza z sytuacji, kiedy ten dyskomfort zaczyna dochodzić do głosu. Były jakieś wcześniejsze symptomy, tak jakby bagatelizowane, tak jakby tutaj to zaczęło jej w jakiś sposób doskwierać. I ja wręcz tak jakby tutaj widzę jakieś takie dolegliwości po stronie ciała fizycznego też, tak jakby tam co jest taki trochę taki spadek sił, takie jakby takie miejsca podatne na choroby mi się tutaj zaczęły gdzieś przychodzić. Okej. Jakie miejsca?
No właśnie tutaj widzę takie, jakby to zaczęło się gdzieś w jakimś takim jednym miejscu i to się tak jakby rozprzestrzenia. W którym miejscu chyba, się zaczęło? Tutaj gdzieś w okolicach brzusze, lewa część ciała. Mhm. Jakoś tutaj w tych. Mhm. Ale tak jakby to jest coś, co gdzieś w jakiś sposób też rozchodzi się. Mhm. Schodzi się wyżej. Widzę taką sytuację, że tam jest, nie wiem, wręcz jakaś taka jakby sypka, coś co po prostu jest, ja tak jakby chcę zdrapać się, coś się tam spędzi, coś mi przeszkadza, ma jakąś taką, takie jakieś odczuwa jakieś takie nieswoje miejsce w swoim ciele. Okej, rozumiem. Dobrze. A powiedz mi, ten dyskomfort, który się po raz pierwszy pojawił z powodu tego poczucia wykorzystywania, w której części ciała Alicji jest zlokalizowany? Ja tutaj widzę w lewej części kod brzusza. Czyli to jest to samo miejsce? Tak mi to przyszło. Obejrzyj proszę to miejsce. Obejrzyj to podbrzusze, tą lewą część, całe podbrzusze obejrzyj. I powiedz mi, co tam widzisz? Skup się na tym. Widzę jakiś taki, co by to wyglądać, może jakiś stan zapalny, bo to miejsce jest takie cieplejsze niż pozostałe miejsca, jest to wręcz gorące, wręcz pulsujące. Mm-hmm. Dobrze, a powiedz, a w sferze eterycznej obejrzyj to miejsce, gdzie jest zlokalizowany ten dyskomfort, właśnie w tym podbrzuszu, i powiedz mi, jaki ma kształt, jaki ma kolor, jaką ma fakturę, co tam widzisz? Właśnie widzę tak, jakby to był taki duży bąbel, z których widziałam, tylko on jest nieproporcjonalnie duży w porównaniu z tym, co ja widziałam wcześniej. Okej. Okay. W jakim jest kolorze? Ciemnym, takim czarnym. Ale on ma taką, jest jakby to było coś ciemnego, czarnego, ale otoczony jest takim jakby plamką. Jasno, tak, z jasnego światła. To jest jakby coś, co by się jakieś takie ciało, co w czymś jasnym. Jakby tam było coś takiego zaimplikowane. A to jest nieporównywalnie dużo w porównaniu z tym, z tymi takimi drobnymi bąbelkami, które widzimy wcześniej. Okej, okay. Obejrzyj proszę. A to jest podobna struktura. Obejrzyj ten bąbel dookoła. Czy coś tam jeszcze widzisz? Nie, widzę, że tam w ogóle w środku jakby przelewało się coś, jakby jak się wleje na przykład olej do wody, no to tak przez to, że są różne gęstości, to tak, no to tutaj tak jakby też widzę, że tam ma zupełnie inną gęstość w porównaniu z samą resztą, która tu jest dookoła. No tak się trochę tak jakby przelewa tam, widać jakieś takie ruchy w tym dużym bąblu, jakiejś takiej substancji ciemnej. Mm-hmm. To proszę powiedz mi, czy to jest dla niej obce, czy to jest jej kreacja albo kokreacja? To jest jej, to jest, czy to jest obce? Nie, to nie jest jej. To jest coś, co do niej w jakiś sposób jej zostało. To jest coś, co tak jakby było jej wszczepione. Ale to było małe i to po prostu w jakiś sposób urastało i urastało. A do tego stopnia, że to jest takie to skwierające. No wcześniej
wcześniej no, w ogóle nie tego nie zauważała, nie widziała skutków, nie czuła skutków. A czy ten bąbel jest jakoś połączony z tą strukturą, którą widziałaś na początku? Tak, ja mam wrażenie, że cały czas przychodzi z powrotem ta postać. I to jest w jakiś sposób, to tutaj to jest to połączenie. Okej, dobra. To teraz jak policzę do trzech, idźmy do momentu, kiedy to zostało jej wszczepione. Dobrze? Raz, dwa, trzy. To nie ona była obiektem zainteresowania, to był tutaj ona, tego wszczepienia. To nie dla niej to miało być. A dla kogo? Myślę, jakby tak jakby co mi przychodzi, że dlatego jej, to jeszcze nie jest jej mąż, ale tak jakby dlatego jej partnera. Okej. Okay. To było dla niej zaznaczone. A dlaczego wszczepili to Alicji? To była blisko. A dlaczego? Blisko? Z jakiego powodu była blisko? Ale to fizycznie też była blisko. Bliżej niż mąż? Nie mąż wtedy nie, jeszcze. Nie, to nie tak. To pojawiła się tak jakby kolejna okazja do szczepienia tej takiej trochę eksperymentalnej technologii do osoby, która była po prostu blisko tego jej partnera. I ona tutaj miała trochę być takim eksperymentem. I to tak zostało. Pojawiło się w pewnych okolicznościach. Pojawił się pewien taki impuls, żeby spróbować to również szczepić komuś no co w Galicji, no po prostu. To bym trafił do jej męża, a tutaj się nagle prawie pomyliła w szczepieniu, zobaczymy, jak się będzie to wyglądało, może będzie kolejnym takim nośnikiem tego. Kolejnym inkubatorem takim. Inkubatorem? Czego? Właśnie, to jest coś, co ma się rozprzestrzeniać. To jest jakaś technologia, to tak jak trochę jak chip, który ma możliwość multiplikowania. W jaki sposób się rozprzestrzenia i multiplikuje? Rozumiem, że tak jakby zaraża inne osoby, tak to można rozumieć? Nie, to tak jakby to przenosi się w inne miejsca w tym konkretnym osobniku. Aha, okej. Okay. To nie zaraża innych. Tylko rozumiem. Rozmultiplikuje się, żeby było takich więcej takich ujść energetycznych. Okej. Okay. Czy u Alicji to się rozmnożyło? Tak, i tutaj właśnie to, co ja teraz widziałam, tą scenę właśnie z tym takim czymś dużym i że jakby to były te tematy, tam była jakaś taka ingerencja, że to nie może być w ten sposób, bo ona się zorientuje i ona tak jakby coś z tym zrobi, tak? To był jakiś taki element ryzyka. Więc jakby było jakieś wycofanie po stronie założyciela tego chipu, no tak to można nazwać wprost. I to zainteresowanie tak jakby poszło w stronę jej męża. A czy to, co Alicja ma wszczepione, czy to jest jakoś powiązane z jej mężem, czy to działa bezpośrednio tylko i wyłącznie na Alicji? To działa na Alicji, to jest zupełnie osobny twór, tylko że tak jakby te okoliczności, w których tak jakby to zostało założone, były mocno powiązane po prostu z jej mężem. Ona tak jakby nie wyraziła sprzeciwu, ale też tak jakby no, była bardzo otwarta, tak? Była otwarta na to, co na, to właśnie na takie wymiany energetyczne wręcz,
ale miały być skierowane między nią, no nie ona i jej, to nie był jeszcze jej mąż, ale tak jakby ten partner, tak? I to gdzieś tam fajnie jakoś jej rezonowało, dobrze się z tym czuła, to podnosiło w jakiś sposób też jej wibracje, jej dobre samopoczucie i energię życiową również. Ale ta otwartość, która była, ona była tak zupełnie zabezpieczona na inne, pasożytnicze energie, które po prostu wykorzystały to i tam po prostu pojawił się wtedy ten chip, to coś, co od czego się zaczęło. I teraz jak już ja na to tak jakby zaczęłam rozumieć, że te wszystkie drobne bąbelki to są właśnie takie, nie są takie mikrochiple, ale to jest tak jakby taka hodowla, to przychodzi, takie ziarenka zasiane, że przy jakichś odpowiednich okolicznościach one mogłyby otwierać jakieś kanały energetyczne i czerpać energię z tego, albo przekazywać jakąś energię. Nawet może niekoniecznie czerpać, ale po prostu przekazywać. A czerpać energię z czego lub kogo? Teraz to widzę. Czerpać energię z energii, które czerpie, których przybywa, które są blisko jej męża. Tak mi to po prostu tutaj przychodzi. Nie chcę tak jakby wiesz, wikać, czy to ma sens, czy nie, bo już to mówię to, co... Nie oceniaj. Absolutnie nie oceniaj. Po prostu odczytuj informacje. Przekazuj informacje, które przychodzą. Nie zastanawiaj, czy mają sens. Myślę, że niektóre rzeczy są dla nas trudne do zrozumienia naszym umysłem ziemskim. Trzeciogęstościowym. Dobrze, to idź dokładnie do tego momentu, zanim to zostało Alicji wszczepione, tuż przed. Powiedz mi, co widzisz, czy tam odbył się jakiś dialog, rozmowa się odbyła pomiędzy Alicją subtelną a tymi ingerentami. Ja tam nie było w ogóle żadnego dialogu między tymi ingerentami a Alicją. Tam była bardzo duża otwartość Alicji na tego partnera, tam było po prostu duża dawka emocji, duża dawka też takich, to była taka wymiana energetyczna. A takie bardzo pozytywne znaczenie, tak jakby przez to, że to zostały otwarte pewne kanały energetyczne. I po prostu to się przyplątało wtedy, tak? Jako taki... To umożliwiło wtedy. Tak, tutaj jest taka... coś, co jest niezabezpieczone, mamy możliwość wejścia, mamy możliwość spróbowania, co będzie, więc dobrze z tego gdzieś przychodzi mi to, że jest jakaś eksperymentalna historia, jakaś eksperymentalna technologia, więc gdzieś tam wypadło taka chęć tego, żeby to zweryfikować też, jak to działa gdzie indziej, tak, na innym osobniku. Bo była ku temu okazja i to tyle. I tak jakby nic większego za tym nie stoi. Dobrze. A proszę poszukaj informacji. Z jakiego powodu Alicja miała tak dużo tych emocji w sobie i tak duża otwartość się pojawiła, taka niezabezpieczona niczym otwartość. Ja to widzę po prostu jako taki moment, kiedy spotkała na swojej drodze kogoś, to po prostu powiedzmy rezonuje z nią, tak? To dzięki któremu też tak jakby poczuła zupełnie inny poziom energetyczny w sobie i wokół siebie. Poczuła dużo benefitu takiego z tego. Jej się to spodobało, no i generalnie chciała pójść dalej, tak? I chce iść dalej na takiej zasadzie, więc ona się bardzo zaczęła na to otwierać. Dobrze, rozumiem. Dobrze. Poczekaj, a z jakiego powodu jakby wszystkie zabezpieczenia
Więc nie miała żadnych zabezpieczeń w tej sytuacji. Ściągnij informację, z jakiego powodu nie miała żadnych zabezpieczeń. Bo chciała się, znaczy to była jej decyzja, że ona się otwiera na tą energię, tak? Chciała poczuć, ale nie miała się tam jakieś zagrożenia, że jeżeli się otwiera na tak bardzo dookoła, to nie może sobie wyselekcjonować tego, na co się otwiera, jeżeli tak jakby nie ma takiej intencji, bo akurat w tym momencie nie ma świadomości zagrożeń. I z tego wyszła. Ona się otworzyła w pełni, ona chciała czerpać z tego. Ale totalnie bez świadomości tego, że może się też otworzyć na nie tylko na energię tego człowieka, ale też energię, które są w otoczeniu tego człowieka. Okej. Dobrze. Poszukaj proszę subtelnej części Alicji i zapytaj ją, czy to wszystko widziała. I czy te wszystkie informacje do niej dotarły? Teraz tak. Znaczy, tak, teraz to do niej dotarło. Zapytaj ją proszę, czy gdyby miała taką wiedzę wtedy, to czy w podobny sposób by się otworzyła? Jak ona to widzi ze swojego punktu widzenia w tej chwili? Zrobiłaby to rozważniej. To była jakaś po prostu taka... To były czyste intencje. To była tam było dużo miłości w tym, dużo otwarcia, dużo otwartości się na nowe. Po prostu poszła za tym. Każdy z nas przede wszystkim powinien mieć bardzo dużo miłości do siebie. Jakiego rodzaju była ta miłość, na którą się otworzyła? To wygląda na to, że miała tak jakby dużo takiej miłości sobie, która była gdzieś zablokowana w niej. Ona to ma tutaj... Ale o jakiej miłości? Nie do końca rozumiem pytanie. Ta miłość, która była w niej zblokowana, czy to była miłość do niej, czy to była potrzeba miłości? To raczej to widzę w ten sposób, że była taka potrzeba wymiany, takiej potrzeba miłości z zewnątrz, potrzeba dania i brania. Bo tak jakby tutaj do tej pory, tak mi tutaj to przychodzi, że to mi też była taka blokada, że było jakieś próby dawania, z tym braniem było jakoś tak niekoniecznie, tak jakby to było to, taki był jakiś tam balans w tym, więc jakby następowało jakieś takie zamykanie się w sobie z tą taką, nie było takiej wymiany. Nie było takiej otwartości, tylko nagle to było takie poczucie, że to jest ktoś, kto w końcu rozumie, wszystko może się otworzyć, to nie tylko daje, ale ona też chce dać od siebie i to tutaj nastąpiła, taka pierwsza otwartość na tą wymianę, żeby to poczuć. A jakbyś poczuła, tak jakby miłość, na sobie. Ona nie miała dużo miłości tych ludzi sama w sobie. Tyle to było, że było jakieś skupienie. No właśnie. Było coś takie lotnienie, że sam myśli, tylko tutaj w ogóle nie dochodziło do głosu. Nie było takiego pojęcia. Nie było takiego balansu. No właśnie. Powiedziałaś, że była blokada na to. Obejrzyj proszę Alicję subtelną w tamtym czasie. Znajdź ją w tamtym czasie. I obejrzyj ją i powiedz mi, gdzie ta blokada jest zlokalizowana. To jest taka blokada, którą sobie Alicja sama wytworzyła. Czyli to jest jej kreacja. Tak, na dochodzi nie ma takiej blokady, jak mi to blokuje, że faktycznie coś stoi za tym, żeby to przeszkadzało.
To było gdzieś tam wytworzone przez Alicję, no bo gdyby trochę bała się otworzyć na innych ludzi, bała się dawać miłość z obawy przed tym, że ona nie zostanie wzajemniona. To było jakieś takie bardzo, bardzo ponad racjonalne pobudki, dlaczego tak jakby nas tą samą grupę dotworzyło. Nie czuła się, nie miała na swojej drodze osoby wcześniej, z kim po prostu czułaby się tak dobrze, na tyle dobrze, żeby się otworzyć, tak jak się tutaj otworzyło. W naszym rozwoju tutaj na Ziemi dążymy do takiej sytuacji, kiedy czujemy się sami ze sobą przede wszystkim dobrze i miłość, którą czujemy w sobie, do siebie z powodu połączenia ze źródłem jest naszą największą, naszym najcenniejszym skarbem. Nie potrzebujemy tak bardzo się otwierać na miłość od innego człowieka, gdyż jest to po prostu niebezpieczne często, jak pokazuje ten przykład. A poszukaj proszę informacji, z jakiego powodu ona tą blokadę sobie nałożyła? Z jakiego powodu to wytworzyła? Czy coś wydarzyło się w jej życiu? Ja tutaj nie widzę takiego jakiejś jednej konkretnej przyczyny, bo mam wrażenie, że to by narastało wręcz od dzieciństwa. Okej. Tam nie był ten... W zasadzie to zasad nie można by mogło powiedzieć, ale patrząc na to, co było tutaj, ja to widzę, że tam był taki brak, tam nie było takiej równowagi, tam w ogóle był jakiś taki brak miłości otoczony w stosunku do niej. Tak jakby w jej oczach, tak? Bo tak jakby to niekoniecznie było... Jakbyś na to spojrzało, tak jakby też z tej, no, tak jakby bardziej z zewnątrz, czyli to tak, żeby ona wybierała to, że ona jest taka tak trochę niekochana. Albo za mało. Ona tak to czuła. Ona tak to czuła. I tak jakby to się w niej tak jakby gromadziło, ona się tam coraz bardziej przekonywała w tym, coraz bardziej blokowała. Ja tak to tutaj widzę. Tak mi się to myśli. Dobrze. Zapytaj Alicję Subtelną, czy chciałaby zobaczyć, jak wyglądałoby jej życie bez tej blokady. Możemy jej to pokazać. Chcę zobaczyć? Dobrze. Tak. To jak doliczę do trzech, to już będziemy z powrotem z tej wycieczki. Ok? Dobrze, to liczę. 1, 2 i 3. Co się wydarzyło? Co widziałyście? Ja widziałam w ogóle taką radość życia. Taką naprawdę ogromną witalność. Ale nie wynikającą z tego, że tam ktoś musiał kogoś kochać, tylko po prostu to było takie naturalne, oczywiste, bezwarunkowe. Tam nawet nie było, nie było nazywane, że tam jest jakaś miłość, po prostu to był taki naturalny stan harmonii, takiego odczuwania, współodczuwania, radości. Zapytaj Alicję Subtelną, czy takie życie by jej się podobało. Tak. Powiedz jej, że może w tej chwili zdecydować usunąć tę blokadę, którą ma w sobie. I wtedy jej życie może się zmienić od dnia dzisiejszego. Może być lepsze, inne, takie właśnie jak widziała. Czy chciałaby tego? Chciałaby, ale bardzo się boi, bo jeżeli tą blokadę usunie, to boi się, że zostanie znów kolejna zaatakowana i te ataki będzie narażona na ataki. A gdzie jest ten strach zlokalizowany? W lewej części głowy. Obejrzyj ten strach.
Widzę kolejny taki bąbelek. Widzę kolejny taki bąbelek. Mhm. I co ten bąbelek robi? Chciałabym bąbelek w lewej części głowy. Nie tak duży, jak tutaj widziałam. W prawej czy w lewej? W lewej. Mhm. I co ten bąbelek robi? No, tam po prostu jest. Daje. Okej. Okay. A w jaki sposób ten bąbelek jest powiązany z tym uczuciem strachu przed zdjęciem tej blokady? Czego bardzo w ogóle nie widzę? Nie widzę tego połączenia. Wciągnij po prostu informację. Nie musisz go widzieć. Znaczy, widzę to, że jest jakby podlewane taką siecią tych właśnie tych takich mikro bąbelków. Tych takich. Okej. Okay. A, dobra, już teraz jeszcze tutaj zauważyłam jedną rzecz. To jest w ogóle coś, co... To jest jakaś walka właśnie między takim tym bąbelkiem. Znaczy to miejsce jest w tym samym miejscu, ale na to został nałożony taki bąbelek. Mhm. Więc tak jakby to, ten strach, on się próbuje przebić pod tym, spod tego bąbelka. No już zostanie przy tym, bo przy tych bąbelkach. Tak, zostajemy. No, nieważne. Spróbujesz tak, jakby on się przewija spod tego bąbelka, ale ten bąbelek ma też za zadanie tak jakby hamować nie tyle strach, co hamować, bo to jest nie tylko strach, tak jakby tam zlokalizowany. On też tam jest, ale ten strach jest zlokalizowany w tym samym miejscu, gdzie jest jakieś też racjonalne myślenie. I tak jakby ten bąbel próbuje zakłócić nadawanie tego, tych sygnałów takich, żeby Alicja w końcu zaczęła pewne rzeczy zauważać. Albo, ten bąbel tam jest po to, żeby po prostu maskować, on tak jakby on zagłusza, imituje coś i zagłusza tak jakby te inne kwestie. Strach się przez to przewija. Ale taki strach, który jest już tak jakby przetworzony, czyli nie ma tak jakby tej pierwotnej przyczyny strachu, nie ma na to tak jakby tego, w tym procesie strachu nie ma na tym nałożonego takiego elementu racjonalizującego. Mhm. Jest tylko strach. Pierwotny strach. Tak. Dobrze, a przyjrzyj się temu strachowi. Tam zajrzyj pod tego bąbla. Okay. Przyjrzyj się strachowi i proszę powiedz, czy to jest kreacja Alicji, czy tak. Nie. Tak? Tak, to jest kreacja Alicji. Mhm. Mhm, dobrze. Czyli strach przed zdjęciem blokady. A z jakiego powodu Alicja sądzi, że zdjęcie tej blokady wystawi ją na niebezpieczeństwa? Zdjęcie blokady przed odczuwaniem miłości własnej, przed rozwojem w tym kierunku. Bo ona nie zna czegoś takiego. Mhm. Ona się boi nieznanego. Cały dzień świadomości była taka miłość do samego siebie w ogóle nie istniała. Dobrze, rozumiem. To przekaż Alicji subtelnej, proszę, że możemy przenieść się na chwilkę do takiego życia, w którym nie będzie miała tej blokady, w którym będzie odczuwała tę miłość własną i Alicja odczuje, co się wtedy czuje i jak się człowiek czuje, prowadząc takie życie, które widziała wcześniej. Czy chciałaby to poczuć? No to poczuła w tym czystym, w naszym wcześniejszym wycieczce. Aha. Jak się czuła? Tak, ona się czuła świetnie z tym, doskonale. Chciałaby tak funkcjonować. To chciałaby tak funkcjonować, czy chciałaby... Chciałaby funkcjonować... Jak wygląda sprawa z tym strachem przed zdjęciem tej blokady, skoro może tak świetnie funkcjonować bez tego? W tym momencie ten strach jest powiązane z tymi wiadomościami, które dowiedziałaś w tej dzisiejszej sekcji,
Gdzie to, że w momencie, kiedy się zbyt mocno otworzyła, została zaatakowana. Rozumiem. I to jest w tym momencie nie jest taki strach przed takim miłością do samego siebie, tylko przed takim zbytnim otwarciem się. Aha. Rozumiem. Narażaniem siebie na jakieś niebezpieczeństwa. Mhm, rozumiem. No to o to chodzi, że w sytuacji, gdyby tych niebezpieczeństw nie było, nie byłoby w ogóle tych dylematów, bo ona by się z chęcią otworzyła i chciałaby tak funkcjonować. Mhm. Ale tak jakby ma świadomość już tego, że przy zbytnim otwarciu się, to tak jakby trochę wyszło poza jej kontrolę. No ma konsekwencje takie, nie inne. Dobrze. Rozumiem. Tak, przekaż Alicji informację, że ona miała zablokowaną miłość własną, a ponieważ każdy z nas jest miłością, jest stworzony z miłości, potrzebuje tej miłości, to w momencie, kiedy nasza własna miłość jest zablokowana i nie mamy jej rozwiniętej, nie odczuwamy jej, szukamy jej na zewnątrz, ale to jest iluzja. Otwieramy się na miłość zewnętrzną, ale to jest iluzja, bo ona nie daje nam satysfakcji, otwiera nas też na różne niebezpieczeństwa. A w odróżnieniu do takiej miłości, miłość własna, odkrycie tej naszej głębi i tej naszej cudownej, wspaniałej, wewnętrznej miłości, z której się składamy i którą jesteśmy, jest jedyną drogą do ochrony samego siebie przed tego typu ingerencjami. Uzdrowienie emocjonalne, ustawienie jakby wszystkich swoich emocji na tak zwane zdrowe tryby jest jedynym sposobem na to, aby się ochronić przed tego typu ingerencjami. Przekaż jej tę informację, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Przekazałam. Takie są prawa tych wszechświatów, w których żyjemy. Zapytaj ją, czy chciałaby się pozbyć tej blokady, czy chce z nią zostać. Bo może z nią zostać, jeżeli woli tak żyć jak do tej pory. Bo tutaj my nic samodzielnie nie będziemy robić. My jesteśmy tutaj, aby umożliwić jej odkrywanie najlepszej drogi dla siebie. Jest takie wahanie się, bo czy jest chęć otwarcia się na własną miłość. Ja towarzyszy temu cały czas. Obawa o to, czy nie spowoduje to jakiś dodatkowy zakłóceń albo okoliczności, w których to otwarcie się posłuży na ingerencję obcych energii. No, w ten stan, w którym jest, nie ochronił jej przed ingerencją obcych energii. Tak czy nie? Czy chciałaby zobaczyć, jak będzie wyglądało dalej jej życie w takim stanie, w jakim jest obecnie? Czyli i z tą blokadą, i z tym strachem, i z tym dyskomfortem w podbrzuszu. To wszystko jest powiązane ze sobą. To jest jedna wielka lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski. Ja nie chcę tego zobaczyć, bo ona wie, jak to wygląda teraz. Ona nie chce zobaczyć, jak będzie dalej jej życie wyglądało w takim stanie, w jakim jest teraz? Nie chce? Nie chce, bo będzie w takim stanie, jak jest teraz. Okej, dobrze. To na razie może zostawmy ten temat. Niech się chwilę zastanowi nad tym, niech sobie to przemyśli, a my poeksplorujemy jeszcze sytuację przez chwilę. Alicja chciała się dowiedzieć, skąd się wzięły to, co nazywa pasożytami energetycznymi, które
Ma od 15 lat. Wiąże to z okresem, kiedy właśnie poznała swojego męża. Czy to, co nazywa tymi pasożytami energetycznymi, jest jakoś powiązane z tym, co widziałyśmy w czasie tej sesji? Nie wiem, czy to jest to samo, ale ja tutaj widzę cały czas tę pompę, która może dawać takie efekty, takie no widzę tą sieć tych drobnych bąbelków, które są rozmieszczone w, naprawdę wszędzie. Okej. A ty jeszcze mówiłaś wcześniej, nie, to przejdziemy dalej, to nie ty mówiłaś, to mówiła Alicja na samym początku. Dobrze. Alicja chciała zapytać, czy ten obecny związek małżeński jej służy, czy hamuje jej rozwój? Ściągnij informację, jaka przychodzi. No bo ten związek dał jej bardzo dużo, bo ją otworzył na, i rozwinął. W tym momencie, w którym teraz są, on już nie wyczerpie nic więcej dla siebie. To już jakby to, co miało ją rozwinąć, to ją rozwinęło. Ono już jest na własnej ścieżce rozwoju i tak jakby to jest zupełnie niezależne. Co się teraz będzie działo, to będzie indywidualna droga jej. To jest już niepowiązane w ogóle z tym, ten rozwój akurat z tą osobą w jej życiu. A Alicja chciała zapytać, dlaczego jest w tym związku? Czy może otrzymać taką informację dzisiaj? Jest, bo chce w nim być. No właśnie. Czy coś jeszcze przychodzi? Nie, tutaj nie ma nic jakiegoś takiego, co byłby poza tym. A tam rzeczywiście była pierwotnie takie, było takich kilka punktów styku, że ta Alicja była tutaj potrzebna też temu, żeby jednak być takim akceleratorem tej energii, żeby też wzmacniać energetycznie swojego męża. Ale to było takie raczej, że jedno brało, drugie dawało i takie, no to było takie. I oni się wzmacniali, oni się takie potrzebowali siebie nawzajem. Ale jeżeli ma Alicję w tym momencie, to jest już na takiej drodze swojego rozwoju, że czy ona potrzebuje jakiejś innej energii? Nie, ona już ma jakieś wytyczone własne kierunki, więc właśnie może się rozwijać, jeżeli się sama zdecyduje rozwijać. To ani nikt nie będzie tak, ani nic nie pomoże, ani nic nie przeszkodzi. Rozumiem, dobrze. Alicja też chciała zadać pytanie, czy są sobie przeznaczeni i czy mają coś jeszcze do przepracowania. Tu się pojawia takie pytanie, czym jest przeznaczenie, czy to jest takie trochę mylne rozumienie tego słowa chyba, bo przeznaczenie to nie jest coś na wieczność. Przeznaczenie to jest coś, co ma się zadziać, żeby znaleźć się w jakimś konkretnym punkcie i z tego punktu wyjść iść dalej. I jeżeli tak jak mówimy o tym, czy mąż jest dla niej przeznaczeniem, to tak, jest dla niej przeznaczeniem, bo on wniósł w jej życie bardzo dużo tak jakby pomógł jej przejść dalej, tak? Przejść na kolejny etap jej życia. Ale czy to jest tak, że on ma być z nią na zawsze, to nie jest już przeznaczenie, to jest ich wybór. To jest ich wybór, to jest ich wolna wola, to są ich decyzje. Tutaj już nie, to nie, już nie funkcjonuje na takim poziomie, że są, bo muszą być sobą razem, to są sobie przeznaczeni. Są sobie przeznaczeni, wypełnili swoją rolę w swoich życiach wzajemnie. I teraz to już jest zupełnie poza tym. Poza takim myśleniem już o przeznaczeniu. Okej, dobrze. Alicja chciała zapytać, czy jeżeli by się zdecydowali na rozwód, to jakie będą skutki? Hmm.
Nie wiem, co tak do końca Alicja myśli, że są skutki. No, skutki to są takie, że co oni tak naprawdę wykreują, jakie będą skutki. To nie jest tak, że jest tutaj coś nie wiem, napisane z góry, coś tam będzie inaczej. To jest tak, że jeżeli świadomie decyzję tą podejmą, zdecyduje mi się po prostu pójść w osobną stronę. Już nie mówię tak jakby też, że tak jakby totalnie fizycznie, tak? Tylko po prostu zdecydują się, że będą gdzieś tam sami się rozwijać, sami kreować swoje życie dalej. No, to nie będzie ani przecież tak jakby to nie będzie ani złe dla jednego, ani drugiego. Mm-hmm. No też jeżeli zdecydują się, że tak jakby jest im dobrze tak jak jest i odpowiednio się jakoś spróbują odnaleźć w tej sytuacji, wyczerpać dla siebie jak najwięcej, żeby sobie po prostu nie przeszkadzać trochę na tej zasadzie, to też nie to po prostu świetnie funkcjonować i że świadomie do tego podejdą, tak? Świadomie podejmą do tej decyzji. Nie jest tak, że coś musi być, albo że to jest coś, co po prostu bardzo przeszkadza im wzajemna obecność we własnym rozwoju duchowym, czy we własnym rozwoju tak w ogóle. To nie jest tak, bo oni wykrywają swoją rzeczywistość, będzie tak, jak oni tego będą chcieli. Dobrze. Alicja ma pytanie związane ze swoim zdrowiem, bo zauważyła, że ostatnio oczy jej się bardzo popsuły. Ma takie ślady na całym ciele różnego rodzaju. Brzuch jej się bardzo powiększył. Ma też takie dolegliwości związane z sercem czasami. No i lewe ucho też ma dolegliwości. Taki, ona czuje, że tak jakby tam był taki sygnał się pojawiał. I jak ten sygnał się pojawia, to wtedy też tak jakby te pasożyty, to co Alicja określa pasożytami, jakby się uaktywniały. Czy to jest jakoś powiązane z tym, co widziałyśmy w czasie tej sesji? Częściowo jest to powiązane, częściowo nie. To nie jest problem bezpośredni w uchu, tylko to jest problem tego, jak już to określiliśmy, gląbelka, który jest w lewej części głowy, więc rzeczywiście powoduje takiego to, że on ma tłumić się pewne racjonalne, jakieś takie myślenie, to on powoduje to, że no, po prostu jest, ten sygnał jest zakłócany. Ale sygnał zakłócany w ten sposób, że nie jest blokowany, tylko są tak, jakby się chciało kogoś nie wyciszyć, tylko przekrzyczeć. I to tutaj tak funkcjonuje, że tak jakby są monitorowane jakieś takie rozpraszające treści, które mają powodować takie utrzymanie jej też takim stanie, żeby ona nie chciała nic zmieniać, tak? Żeby ona, nie wiem, żeby się bała tak jakby uwolnić od tego, żeby się tak jakby bała zabrać siłę w sobie, żeby tylko z tego odzyskać wolność. Żeby się nie wypisać z tego układu, w którym się znalazła bez własnej woli, tak? Jeżeli chodzi o to ucho, to jest to. Potem mówiliśmy brzuch, jelita, tak? Tak, brzuch, oczy, serce. Znaczy to jest tylko o tyle powiązanie, że przez te takie mikroimplanciki, przez tą technologię, która się gdzieś tam bardzo mocno rozprzestrzeniła w jej całym ciele, spowodowało to, że zakłócona jest zupełnie energetyka. I tutaj jakby jest bardzo dużo miejsc w ciele Alicji, które są energetycznie słabe, które automatycznie powodują to, że no, takie choroby fizyczne mają większe szanse się rozwinąć tam. I to, ten duży brzuch czy tam choroby z jelitami, to nie wynika tak bezpośrednio z tego, tylko pośrednio. Bezpośrednią przyczynę tutaj widzę w tym, że ciało jest również zanieczyszczone. Tak jakby nie tylko to ciało energetyczne, ciało fizyczne, tak. Tak tutaj widzę nagromadzenie właśnie jakichś takich toksyn, wręcz nawet bakterii. Jak tak patrzę, to jakieś tutaj takie drożdżyce też widzę, takie coś z tego przyszło do głowy.
I to jest właśnie to. I tak jak mówimy na jakimś takim takich bakteriach toksynach, to one właśnie się rozprzestrzeniają. One rzeczywiście tutaj mają takie skupienie duże, jest w tym układzie trawiennym, w jelitach bardzo dużo. Ale one są jakby na tym polu fizycznym bardziej również, tak? Że to są takie energetyczne, tylko one już poprzez to, że to energetycznie było bardzo mocno zachwiane, to tam się pojawiły okoliczności, które sprzyjały temu, że w ciele fizycznym się też zaczęło to gromadzić. Okay, teraz to trochę też tak jakby idzie w górę, tak jakby tutaj to serce jest, jest efektem też takiego zanieczyszczenia, takiego jakiegoś, co w ogóle jakąś więcej zapomnę, jakąś toksynę. Jedną substancję? Nie umiem znaleźć tak jakby... A widzisz to w jaki sposób? Kolor, kształt, jak to wygląda? Myślę, że to jest nie to samo po prostu, to jest niejednorodność. Coś innego. To jest coś innego, tak. No nie wiem, to jest coś, to jest jakaś taka toksyna. To jest taka toksyna ziemska? Tak, jak najbardziej. To wszystko jest już takiego, teraz miałem ten problem takim fizycznym. Nie wiem. No rozumiem. Czy te toksyny wszystkie i to wszystko można uregulować, jak w tej sferze energetycznej zostaną pousuwane te implanty i te blokady? Jeżeli te implanty zostaną pousuwane, to będzie to sprzyjało temu, żeby na tym planie fizycznym również trwale mogły dokonać się zmiany. Czy one... Jedno bez drugiego jest możliwe. Można też oczyszczać się na polu fizycznym i to też pomoże. W sposób fizyczny, rozumiem. Tak, w sposób fizyczny. I można zapobiec objawy tego, można wyeliminować to. Natomiast zawsze tak jakby to ciało fizyczne będzie odrobinę słabsze, bo tam po prostu ciężko jest naprawić tą energetykę, mając tak jakby... Tak silnie rozprzestrzenione, bardzo drobne takie dystraktory energetyczne. Że nawet tak jakbyś na to patrzeć z perspektywy, takiej trochę dalszej perspektywy, to nawet tego nie można skumulować w jakichś jednych takich bardzo konkretnych miejscach. Rzeczywiście widziałam to takie akumulacje tutaj w okolicach lewego bloku brzucha, w okolicach tej jelit i lewej części głowy. Aczkolwiek to nic, tak jakby problem też tkwi w tym, że taki naprawdę maleńki, wręcz mikroskopijny, milimetrowy, takich dziurek energetycznych jest w tym ciele bardzo dużo. Rozumiem, dobrze. Jeszcze takie pytanie, bo Alicja w tym uchu to słyszy czasami taki sygnał i ma wrażenie, że te pasożyty, które to coś, co nazywa pasożytami, że się wtedy uaktywnia. Co to jest? Ona wchodzi, tak jakby jest w stanie wejść na częstotliwość takiego nadawania, tak jakby kodowania nieludzkiego. Tego kodowania na poziomie urządzeń. Tak, ona tego nie rozumie, ale słyszy to, po prostu też tak jakby fizycznie tak jakby odbiera to w jakiś sposób. Nie jest w stanie tego fizycznie zrozumieć, ale po prostu to słyszy, to jest to. Dobrze. Alicja czasami ma przesyłane takie wizje, które są wizjami drastycznymi, takie, które mają, ona czuje, że one mają ją nastraszyć. Co to jest? I czy to jest powiązane jakoś z tym, co widziałyśmy? To jest trochę tak, że to ona to kreuje. Ale tak jakby, że ona to kreuje, to jest jej kreacja, ale jest to efektem ubocznym właśnie tego dużego bąbelka w głowie, tak? Że tak jakby tamten ten strach traci tak jakby taką racjonalność. I on tak jakby, przez to, że tak jakby zakłócony bardzo mocno, to ten strach czasem po prostu materializuje się w postaci takich wizji, które są trochę wytworzone, znaczy, które są wytworzone przez Alicję,
Ale one nie byłyby wytwarzane, gdyż gdyby nie tak, jakby to, że ona ma tam no, coś od tego sobie. Czyli to jest powiązane. Powiązane z tym strachem, który tam jest. Jest to powiązane. Jest to powiązane też z tym, że ta technologia też trochę tak działa, że ten strach, utrzymanie człowieka w strachu jest potrzebny do tego, żeby on nie wyszedł poza obszar takiego poza obszar pewnej świadomości, w której ta świadomość, że ma możliwość pozbycia się tego, tak jakby dojdzie do skutku, tak? Czyli, to są takie właśnie blokady, takie po prostu tutaj jakieś gdzieś wytwory te technologiczne, które powodują, że w jej głowie tworzą się takie obrazy. Ale ten konkretny obraz to nie są tworzone tak jakby poprzez tą technologię, tylko poprzez nią samą. Także to coś tam wykreuje, znaczy to, że się coś wykreuje, to za tym stoi ta obca technologia. To, co się wykreuje, to jest już kreacja Alicji, ona wykreuje to, na co jest wrażliwa. To ona sobie tak jakby trochę ten strach tłumaczy na ten swoje zrozumienie strachu. Bo gdyby, no nie wiem, jeżeli przykład, jeżeli bałaby się wysokości, no to być może te obrazy kreowałyby się jej w takim kierunku, że ona, nie wiem, jest gdzieś w bardzo wysokim miejscu i ma obawę, że spadnie. Tak jakby to, także tutaj ta technologia nie kreuje tego, co tam zostanie zwizualizowane, tylko kreuje tak jakby sygnał do tego, że ma tam się pojawić strach. Rozumiem, dobrze. To teraz do czego ona tego strachu potrzebuje? Do czego? Jakie korzyści ona ma z tego, że ten strach sobie kreuje? No, nie ma z tego żadnych korzyści. Nie ma żadnych korzyści? Ja nie widzę tutaj korzyści. To do czego potrzebuje ten strach, kreowanie tego strachu? To jest kwestia przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia. Dobra. Teraz jeszcze ostatnia sprawa, z którą Alicja przyszła na tę sesję. 16 lat temu miała taką wizję na jawie, że leży na stole i tam postaci nad nią się pochylają i ona to wszystko widzi, coś tam w niej gmerają. I jak się widzi tak jakby lekarza i jeszcze dwie osoby i ten lekarz jak się orientuje, że ona to wszystko widzi, dotyka miejsca, gdzie się znajduje trzecie oko i jakby to wszystko wyłącza. Co to była za wizja? I czy ona jest powiązana z tym, co widziałyśmy w czasie tej sesji? To jest taka parafraza tego, co się tam wydarzyło właśnie z tym pierwszym szczepem. Ale ta wizja tego odpowiada jakiejś takiej percepcji, którą Alicja jest w stanie zrozumieć. Stąd pojawiły się, nie wiem, lekarz, łóżko, zamknięcie czegoś, zamknięcie czakr, jakiegoś jako jakiś taki środek przeciwbólowy, czyli to potraktowanie lekarza jako anestezjologa w tym momencie. Po prostu, bo to tak jakby jest jej umysł rozsądnego w stanie przyjąć. Przez to, że Alicja jest bardzo wrażliwa, ma dużą wrażliwość i tak jakby też jest, ma taką dużą twardość, lekkość w takim rozumieniu tego świata niematerialnego, to po prostu to przyszło do niej, bo ona po prostu to zobaczyła, tak? Ona ma, to jest kwestia takiej rozbudowanej intuicji, być może takich też umiejętności, które można byłoby powiedzieć, że są takie wykraczające za poziom zwykłego człowieka. I to jest coś, co gdzieś ona to po prostu zobaczyła. Ale zobaczyła to taki swój ziemski sposób, jaki była w stanie to zrozumieć. Ale dobrze. Tak, jest to parafraza tego, co się wydarzyło. Tego wszczepienia, tych urządzeń. To było jedno urządzenie, które budowało. Pączkowało. Ono się po prostu potem, tak multiplikowało po jakimś czasie. Nie było tak, że nagle było wszczepione i pęk, cóż, tutaj mamy pełną strukturę sieć,
Tylko to było takie bęcz. To się rozrosło. I tak po prostu to się rozchodziło po ciele i tak jakby te struny światła, które tutaj mamy, to one po prostu właśnie tak się po prostu osadziły na tym. Takie kolejne bąbelki, takie malutkie. A czym są te struny światła? To jest ona? Przez to, że tak jakby te bąbelki się pojawiły, to tak jakby one zakłócają taką zwartą strukturę świetlistą. Okay. I one są tak jakby przy mocy, tak jakby, że tak jak są, no można troszeczkę do meridianów podobnać, ale nie, niekoniecznie też. One rozpraszają też tą energię, tak? One robią taki zamęt energetyczny, więc ta struktura jest niejednorodna, ale one, tak jakby one się utrzymują, tak jakby jest jakieś takie połączenie energetyczne od góry do dołu, na którym są osadzone te bąbelki, dlatego tutaj te siły, jakby to, ta energia jest, ma taki kształt, tak? Ma kształt nici. Dlatego, że to zakłóca tak jakby to dookoła, bo gdyby pewnie to zdjąć, to tak jakby to wszystko by wróciłoby do normy. To, tak, Dobrze. To wróćmy teraz do subtelnej Alicji dzisiejszej i zapytaj ją, czy przyjęła te wszystkie informacje, które udało nam się odkodować w czasie tej sesji. Tak. Zapytaj ją, czy chciałaby się pozbyć tego urządzenia, które ma wszczepione w podbrzusze i tych wszystkich zmultiplikowanych bąbli. Tak. Tak? Ale, dobrze. Tak, ale to muszę tutaj powiedzieć. Tak. W czasie, gdy mnie o to nie pytałaś, ja po prostu słyszałam takie tąknięcia, które miałam wrażenie, że miałam tutaj zagłuszyć to, co usłyszę. Takie tąknięcia, jakby po prostu podłoga wręcz zadrżała. O, powiedz, że sobie nie życzysz takich silnych wrażeń. Po prostu. Niech się dzieje to, co masz życzenie. Nie wiem, dlaczego oni sobie życzą. Ja teraz słucham Alicji i nie wchodzę dokładnie w ogóle w to, co tam się dzieje. Dokładnie. To przekaż Alicji, że w tej chwili może się pozbyć tego wszystkiego, tego urządzenia i tych wszystkich bąbli, że może wydać polecenie tej istocie, która tam jej pilnuje, żeby to wszystko zabrała. Czy chciałaby to zrobić? Tak, chcę to zrobić. Przekaż też jej bardzo ważną informację, że zawsze, w każdej sytuacji, jeżeli ktoś podpina się i czerpie z nas energię, to podlega naszej woli i ta istota jest całkowicie zależna w tej chwili od niej. Czy ona ma tego świadomość? Teraz już tak. I jakiekolwiek polecenie jej wyda, to ona jest zmuszona to polecenie wykonać. Tak? Tak. Dobrze, to zapytaj ją, czy jest gotowa, żeby wydać polecenie o usunięciu tych implantów. Tak. To jak powiem trzy, ma wydać takie polecenie i mają to natychmiast zabrać. Raz, dwa, co się dzieje? Ja teraz widzę takie niedokładnie to samo, co widziałam wcześniej, czyli jakby te linie, ale tak jakby na takim planie energetycznym, tylko widzę sieć strun, sieć linii równoległe do siebie, gdzie tam takie te kuleczki, bąbelki, one się po prostu jakby dezaktywowały, to znaczy jakby się rozpraszały, jakby po prostu one się otwierały i jakby ta energia, która na pewno to nam tak jakby rozpraszała się zupełnie. Tak to teraz widzę. To się w ogóle unosi, to w ogóle gdzieś tak się dematerializuje. Ale mówię o tych drobnych kuleczkach. Tak, dobrze. Mówimy dobrze, a co z tym, co było w podbrzuszu, z tym bąblem i z tym bąblem w głowie, dużym? Zaraz w to wejdę, bo na razie po prostu tam przyszedł, ten obraz mi tutaj przyszedł. Okej, obejrzyj podbrzusze. Tak,
te drobne wampiry się tutaj jakby dezaktywują, a tutaj to cały czas tam jest jakiś taki, taka substancja, która jest otoczona właśnie takim bąblem. Ten bąbel jest już mniejszy, się trochę zmniejsza, mm-hmm. ale cały czas ta ciemna, tak jakby ta ciemna substancja tam jest. Nie wiem, czy to jest tak, że to jest z dopustu, nagle znikną te drobniutkie, a potem te większe, nie wiem, muszę się temu przyjrzeć, bo póki co one to tam jeszcze są. Nie do końca nas to interesuje, oni mają to po prostu zabrać, jeżeli Alicja sobie tego życzy, ale może nie jest wystarczająco stanowcza w tym, może nie jest pewna, czy się chce tego pozbyć. Albo może Alicja ma jakieś wątpliwości. Alicja chce się tego pozbyć, jest opór po tamtej stronie. Alicja ma swoją swobodną wolę i to ona decyduje, czego ona chce, a czego nie chce. Oni wykorzystali sytuację, że była otwarta na wszystko. A teraz Alicja ma świadomość, uzyskała w czasie tej sesji świadomość tego, co się wydarzyło i podjęła decyzję, że tego nie chce, więc niech tam tupnie nogą. Zmniejsza się to w tym samym czasie, kiedy się to konkretne polecenie. I chyba na wydanie tego polecenia tylko słyszałam taki jęk po tamtej stronie. No trudno. Tak, ale schodzi. Przykro nam bardzo. Ale cóż, jest to zawsze taka ingerencja jest lekcją dla obu stron. Ojej, teraz już widzę w ogóle to pole energetyczne zupełnie inaczej. Już ja nie widzę tam, nie wiem, że widzę tak jakby całość. W jednym kolorze. A jak wygląda podbrzusze? No tam jeszcze tak jakby to stopniowo schodzi, tak? Tam po prostu coraz mi się to wypełnia jasną energią taką. Mają to już zabrać na raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, policzę do trzech i mają to wszystko zabrać. Alicja może też ze mną razem policzyć do trzech i na trzy mają to wszystko zabrać, okej? Okay. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Znikło. No. Znikło już. Ojej, trzeba coś popchnąć po prostu. Tak, już widzę piękną, świetlistą tutaj postać. Dobrze, obejrzyj jej głowę, czy ma tam tego bąbla jeszcze. Nie. Dobrze. To powiedz Alicji, żeby teraz otworzyła sobie portal, powiedz jej, wytłumacz, w jaki sposób ma to zrobić. Niech wejdzie do tego portalu i niech się doenergetyzuje, niech wygoi sobie te wszystkie miejsca, w których miała te bąble, duże i małe. Jest taka dziura w tej głowie po tym bąblu. I niech całe ciało energetyczne i wszystkie inne ciała, niech sobie też zregeneruje swoją własną energią w tym portalu. Przekaż jej to, niech otworzy i wejdzie. A ty, Monika, w tym czasie też możesz sobie otworzyć portal, który będzie wibrował dla ciebie na najlepszych wibracjach i sobie wejdź do niego i też się zregeneruj. Doenergetyzuj się, bo się napracowałaś. Alicja jest w portalu też. Alicja jest w portalu? Co robi? Czerpie energię. Leży, siedzi, tańczy? Biega? Stoi, kręci się dookoła własnej osi, zgodnie się mówi, zniknęła do góry, czerpie energię, jaśnieje. Super. Jest ten światło. Niech czerpie tę energię, niech regeneruje swoją własną energią całe wszystkie swoje ciała, które tak ucierpiały przez tych ponad 15 lat. Widzę, jak ta energia przechodzi przez nich. I niech da ci znak, jak już będzie gotowa. Cały czas to miejsce w głowie jest takie jeszcze trochę nie tak mocno wypełnione, jak całe ciało. Dajmy jeszcze może chwilę. Tak, dajmy jej czas. To zapełni. A ty jesteś w portalu? Czy nie masz czasu? Czy nie masz czasu? Ja jestem, ale tak jakby ja... Czerpię też energię, ale zrobiłam tylko taki mały wskok w tamten obraz, co tam się dzieje po stronie Alicji. Okej, regeneruj się. I niech Alicja da ci znak, jak będzie gotowa. Ja już mogę wyjść, ja już sobie wyjdę. Alicja też już jest gotowa.
Powiedz Alicji, że teraz, jak już się tak naenergetyzowała i zregenerowała, uzdrowiła swoje wszystkie ciała i się wyrównało jej ciało świetliste, powiedz jej, że teraz może otworzyć sobie kolejny portal, który będzie wibrował na jeszcze lepszych dla niej częstotliwościach. Chciałaby? Tak. To niech to zrobi. Niech wejdzie do niego. Niech się dalej regeneruje w jeszcze lepszym dla siebie środowisku. Jeszcze lepszym dla tej uzdrowionej już częściowo Alicji. Niech się doenergetyzuje. I niech da ci znać, kiedy będzie gotowa. Widzę, że to miejsce takie słabsze w głowie się tak zupełnie zaskoczyło, że tam problemu taką strukturę. Tak, tak, ja też już się zgotowała do tego, żeby wejść. Dobrze, to niech wyjdzie. Możesz jej powiedzieć, że może sobie otworzyć kolejny portal na jeszcze wyższych częstotliwościach, jeżeli ma taką potrzebę. Już nie ma takiej potrzeby, już ona już się czuje doskonale. Dobrze, super. Pogratuluj ciężkiej pracy, którą wykonała, wspaniałej. I powiedz jej, że mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Jeszcze potrzebujemy porozmawiać o tej miłości własnej i o tej blokadzie, którą sobie założyła. Przypomnij jej, jak to było na początku, jakie prowadziła życie, co się z nią działo. A to wszystko się wydarzyło, ta cała ingerencja wydarzyła się właśnie z powodu tej blokady i z powodu nieodczuwania miłości własnej. I w związku z tym potrzeby czerpania miłości z zewnątrz. Zapytaj ją, czy chce zostać z tą blokadą, czy może chce spróbować ją usunąć i zobaczyć, jak to będzie bez tej blokady. Chcę usunąć tą blokadę. Chcę usunąć, super. Dobrze. To teraz niech sama ją usunie, niech ją rozpuści. Swoją własną energią, swoimi własnymi rękoma. Niech tam wszystko wyjmie z tego. Niech wszystko do ostatniej nanocząsteczki usunie. Całą tą blokadę. Jak wygląda ta blokada? Co widzisz? Ja w ogóle widzę na jej ciele taką strukturę, jakby trochę takiego szkła. W tym takim już ładnie naenergetyzowanym ciele. I teraz to, co widzę, to tak jakby, no to widzę, one się w ręce w kule i po prostu takie, a takie jakby się plastik rozpuszczał, tak, czy plastik, na szkło, no jakby się też szkło rozpuszczało bardzo wysokiej temperaturze. Już, tak, widzę, jakby to tak, a w niektórych miejscach widzę wręcz takie pękające szkło. Super, niech to wszystko usunie. Nie potrzebuję tego. No już tego. Widzę teraz, że ta energia w ogóle poszła wyżej, tak jakby było. Dostała się bardziej na zewnątrz. Dobrze. Powiedz jej, że może sobie otworzyć portal i może zregenerować swoją własną energią całe swoje ciało świetliste i całe wszystkie swoje ciała po zdjęciu tej blokady. Tylko jeszcze niech się upewni, że wszystko rozpuściła. Niech to się wypali w ogniu. Jest już wszystko rozpuszczone, dlatego że ja widzę, że ta energia taka jeszcze przed chwilą, która była bardzo mocno w takim humanoidalnym kształcie w tej chwili, ona już wychodzi poza obszar, tak jakby to już jest, to już jest, a już aurę na tym widzę. Że... Super, super. To co, chcę wskoczyć do jakiegoś portalu? Dobrze, to niech wskakuje. Ojej, dużo tam. Fajnie. A ty możesz sobie wskoczyć do swojego portalu. Ja sobie też jeszcze na chwilę wskoczę. Okej. No, jesteśmy obie gotowe do wyjścia. Dobrze, to wyjdźcie, proszę. Wyjdźcie, proszę, wykonałyście naprawdę piękną pracę. Teraz przekaż energii. Ja jeszcze może zamknę portale, muszę.
No jeszcze poczekajmy chwilkę. Tak? Poczekajmy. Na koniec możemy pozamykać wszystkie portale. Przekaż Alicji, żeby samodzielnie Ewa, przestałam cię słyszeć, jeżeli ty się mówisz. I żeby powiedziała, jak ona wygląda. Ewa, jeżeli mogę być powtórzyć ostatnie zdanie. Bo tak, niech Alicja zeskanuje przestrzeń swojego serca i niech powie ci, jak ona wygląda. Jest jakieś taką bezwarunkową miłość, już taką czystą, samą do siebie już. Jest taka otwartość właśnie na siebie. Mhm. A czy będzie potrzebowała zewnętrznej miłości do życia? Nie wiem. No chcę po prostu lub czerpać z tego, co ma, i z tego, co może dać, i z tego, co może wziąć. Jest otwarta na to. No, niech uważa z tą otwartością. Zawsze no tak. Trzeba. Okej. Okay. A gdzie ona ma przekonanie, że ona ma być otwarta? W sercu. W sercu. A jak wygląda to przekonanie, że ma być otwarta? Tak, bezwarunkowo. Czy to jest takie przekonanie, że ma być bezwarunkowo otwarta, tak jak to widziałyśmy na początku, kiedy to wszystko się wydarzyło? Że teraz jest trochę takie, trochę to wygląda inaczej. To jest tyle. To jest tak, że. Ta. Jest dla niej takim jakby błogosławieństwem, darem, więc jakby ona czuje potrzebę takiej wdzięczności, tak? I tak jakby czuje się na tyle dobrze z tym wszystkim, że tak jakby chce czerpać i chce się dzielić, ale taki nie ponadracjonalny sposób, jak to było do tej pory. Na takich zdrowych warunkach. Tak. To jest taka otwartość, tak? Taka taka ślepa na wszystko i na wszystkich, tylko taka już świadoma, ale otwartość. Mm-hmm. Dobrze, to teraz Alicja niech wykona jakiś gest. Nie wiem, może złożyć ręce jakoś, może palce połączyć, może dotknąć się gdzieś na ciele. Taki gest, który będzie jej później przypominał o tej miłości, wielkiej miłości, którą ma w sercu. Miłości do samej siebie. Co to jest za gest? Co robi Alicja subtelna? Monika? No to wzmocniona, złożyła ręce, przyłożyła je do serca. Złożyła obydwie? Tak, po prostu położyła obie ręce na sercu. Okej, dobrze, dobrze. To teraz przekaż Alicji subtelnej i Alicji przekazujemy też Alicji fizycznej, która słucha tej sesji, że za każdym razem, kiedy będzie sobie chciała przypomnieć, jak to jest czuć tą piękną miłość, ogromną miłość, którą każdy z nas w sobie ma, to właśnie położy sobie te dwie ręce na sercu i wtedy znowu to poczuje. Znowu to sobie przypomni. Niech to zakotwiczy głęboko w sobie. Ok? Już? Alicja subtelna, tak. Dobrze. To teraz zapytaj Alicję subtelną, czy są jakieś informacje, które by chciała przekazać Alicji, która słucha, Alicji fizycznej, która słucha tej sesji? Tak, jest to taka wiadomość, że Alicja jest taką
pełną sama w sobie, jest jednością, ale pełną sama w sobie, że nie potrzebuje tak naprawdę nikogo do tego, żeby się rozwijać. Że ta siła jest w niej. I to jest tak jakby tutaj taki główny przekaz dla niej właśnie, żeby czerpała siłę z siebie. Bo ma jej dużo, tak? Bo może, bo musi też uwierzyć w swoje możliwości. Super. Czy coś jeszcze? Nic mi nie przychodzi. Okej. Dobrze. Tak, ale tutaj jeszcze taka myśl teraz przemknęła, że to, że tak jakby jest taką silną jednością, to absolutnie też nie stawia jej w takim położeniu, że ona po prostu ma iść sama swoją drogą, tak? To trzeba umieć tak jakby odnaleźć siebie w całości, tak? W otoczeniu. Żeby nie zapominać się, kim się jest, że jest jednak jednostką indywidualną, ale jesteśmy też taką częścią środowiska, które tworzymy, które nas otacza, więc indywidualizm tak, myślenie o sobie tak, miłość do samej siebie tak, ale też takie współodczuwanie i taka współobecność tak, jest też takie na tak, tak. Tak, to piękne, dlatego że narosło bardzo dużo błędnych przekonań, że miłość własna jest tożsama z egoizmem. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jedno z drugiego nawet nie wyklucza. To jest taka nakładka. Jeśli będzie ta miłość własna, to będzie całą resztę łatwiej poprowadzić. To jest taka nakładka systemu po to, żeby trzymać nas w ciemności. Dobra. Moniko, zapytaj Alicję Subtelną, czy jest gotowa zakończyć sesję. Tak. Super, podziękuj za piękną pracę. Za wspaniałą pracę. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Niech wszystkie świadomości, które brały udział w tej sesji, niech wrócą do swoich miejsc. I nie przeszkadzają Alicji w dalszym życiu. Okej? Tak. Dobrze. To teraz proszę rozłącz się ze wszystkimi, z kim miałaś do czynienia w czasie tej sesji. Rozłączyłam się już ze wszystkim, tak. Super. Jeżeli potrzebujesz, to wejdź sobie do portalu i się doenergetyzuj. Dobrze, to wejdź. Już, dziękuję. Super, dobrze. To jeszcze raz porozłączaj się ze wszystkimi. Pozamykaj wszystkie portale, które zostały otwarte w czasie tej sesji. Dobrze. Zamykane, ja już się rozłączyłam ze wszystkim. Dobrze. Ja policzę od 1 do 5. Dobrze. Ja policzę od 1 do 5 i na 5 wrócisz do nas. Dobrze? I 1. Czujesz, jak energia coraz żywiej krąży wokół twojego ciała. Czujesz, jak krew coraz żywiej krąży. Twoje ciało jest coraz lżejsze i lżejsze. Twoje ciało jest silne, zdrowe, młode i pełne miłości i poczucia sprawczości. 2. Twoje ciało jest coraz lżejsze i lżejsze. Czujesz, jak energia coraz żywiej krąży. 3. Czujesz, jak przywraca ci się wrażliwość swoich wszystkich zmysłów. Czujesz, jak wszystkie zmysły zaczynają znowu pracować w prawidłowy sposób. 4. Energia coraz żywiej i szybciej krąży. Czujesz się silna, zdrowa,
połączona ze swoim ciałem, młoda, piękna, sprawcza, autonomiczna, kreatywna. I jeden. Możesz poruszać wszystkimi rękoma i nogami. Możesz otworzyć oczy i powoli możesz do nas wracać. Dzień dobry z powrotem. Cześć. Cześć. Jak się dobry. Czujesz? Widzę, że Alicja nam zniknęła. Nie, jest. No i u mnie nie ma. O, tak. Dzień dobry. Alicjo, jakbyś włączyła mikrofon. Tym kuleczkę. Samym wszystkim, co poprzednio. Tak. I już. Dzień dobry, Alicjo. Dzień dobry. Jak się czujesz? Jestem zachwycona, zdumiona tym, co... Jestem chyba rzeczywiście trochę... Jeszcze po tym... Wzruszone. Tak, dużo emocji było, to tak. Wzruszone, to bardzo piękne. Czasem trzeba to płakać też, także... No i chciało mi się rzeczywiście płakać i też... Na sesji jakby tam wszystko to odblokowywałyście. No i właśnie czułam, że potrzeba mi było takiej sesji. Wyjątkowa. I wielka. To ty jesteś wyjątkowa i wielka. I musisz to zrozumieć, musisz to poczuć w końcu. Dokładnie, dokładnie. Byłaś wielka, twoja subtelna część jest wielka, jesteś wielka i to piękną pracę wykonałaś w czasie sesji. Podjęłaś takie decyzje ważne dla siebie, dla całej reszty swojego życia, nie tylko w czasie tego wcielenia, ale też w czasie następnych. Jakby w czasie sesji poszerzyła ci się świadomość i po prostu już wiesz pewne rzeczy. Dla mnie to było wszystko takie nie było to wszystko takie nowe. Mhm. Ta świadomość, którą mi wniosłyście. Dla mnie to było znane, tylko nie umiałam sobie z tym poradzić, żeby się wyzwolić z tego, co kiedyś taką błędną decyzję podjęłam. Ale dalej nie wiem, jak teraz, jak jestem taka wyczyszczona i mogłabym iść samodzielnie przez życie, ale nie wiem... Nie wiem, co z Jankiem, co z mężem, bo on jest ze mną. Ale on ci nie będzie przeszkadzał, czy będziecie razem, czy nie. To już jest twoja decyzja. To... Tak. Każdy ma swoją własną ścieżkę. Ale, tak, każdy... ale teraz już nie będzie takich problemów, żeby to się nie wróciło. Zobaczysz. Zobaczysz. Bo to bardzo wszystko to, jakie... od ciebie. Tak, wszystko to, co się będzie działo teraz po sesji, to będzie bardzo dużo od ciebie zależało. Na ile będziesz dalej chciała tych zmian, bo czasami się zdarza tak, że następuje taki akt autosabotażu i po prostu niektórzy wolą wrócić do tego starego, które było. Nie, ja zawsze walczyłam o taką pełnię w sobie. Więc to jest bardzo wyzwanie dużo od ciebie, takie największe. Od tak, to bardzo dużo będzie od ciebie zależało, bo wszystko zależy od ciebie. Wszystko to, co dookoła się ciebie dzieje, zależy od ciebie, tylko nie zawsze mamy świadomość tego, jakie są skutki pewnych decyzji, które podejmujemy, tak? Czy pewnych działań, które podejmujemy właśnie w tej sferze energetycznej, tak? Więc... A jeżeli teraz... mąż by chciał też wziąć udział, jeżeli by był bardzo za nami, żebyśmy lepiej tam się komunikowali, bo zdaje się, że krążą wobec niego energie jakieś takie ciemne. Kiedyś on akurat dla ochrony jakby poszedł, zdaje się, przyjął na siebie takie jakieś, nie wiem, wszedł w takie różne ciemne strony. I jak to mogłoby być dla nas, związek rzutować to wszystko teraz? Ja myślę, że w takim związku, jak obie strony pracują nad sobą, tak? I gdyby mąż się poddał też sesji takiej, która by mu pozwoliła uzyskać też wiedzę na temat tego, co się z nim dzieje, tak? W jego sferze eterycznej, energetycznej, co się jeżeli dzieje. Jeżeli on by chciał, tak? Tak, gdyby chciał.
No ale nic na siłę, dokładnie, więc, bo to jest jego ścieżka, tak? To są jego decyzje, jego wybory, więc no tutaj zwykle te związki po prostu, ponieważ zmienia się tak jakby życie i warunki, na których się funkcjonuje, tak, każdej osoby, więc i tutaj to są też decyzje jednej i drugiej strony, co dalej z tym związkiem zrobić, czy chce się być, czy odpowiada dalej związek z tą osobą, czy nie. Więc jakby no, to zarówno od ciebie, jak i od męża zależy. Ty jesteś teraz rekonwalescentką po sesji, bo w tej sferze energetycznej bardzo dużo się zmieniło, dużo zostało wykonane i w tej emocjonalnej sferze, więc bądź dla siebie dobra. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że w ciągu najbliższych dni możesz się gorzej poczuć. Jest to związane z tym, że zaszły zmiany w sferze energetycznej i one powoli będą schodziły do tej naszej gęstości, bo jednak no, tam gęstość jest inna, tutaj jest inna i to będzie, ta energia będzie schodziła do tej naszej gęstości, do twojego ciała fizycznego i to może wpłynąć na takie rozchwianie. Natomiast to nie będzie długo trwało. Zwykle to trwa krótko i dosyć może szybko się zmienia. Gdybyś coś takiego zaczynała czuć, to po prostu nie panikuj. Wiedz, że to jest efekt operacji. Operacji, która została wykonana, tak, i to minie, tak jak mówi Monika. Monika też ma doświadczenie w tym zakresie. Też byłam po tej drugiej stronie. Też miała trudny okres po jednej sesji, tak, ale to szybko minęło. Ale dużo zrobiłyście, wszystko postawiłyście mnie na nogi. Nowe życie. Będzie zależało. Myślę, że mam tą świadomość taką, która nie jest przeciwko mnie, nie jestem przeciwko sobie, jestem za rozwojem w pełni. No może dam radę utrzymać to wszystko, super, co dzisiaj. Ale w ogóle widzę, że buzia ci się w ogóle zmieniła przed sesją. A powiedz mi, jakbyś opisała, jak się czujesz teraz w porównaniu z tym, jak się czułaś przed sesją? Czy czujesz jakąś zmianę? Teraz jakby tego nie czuję. Jakby to rzeczywiście już zadziałało, to napełnienie mnie energią. Już nie czuję tych mrówek, tych energetycznych pasożytów. Jakby. No i będę się tego trzymała. Będę wchodziła w tą swoją sferę jakby przebudzoną, można tak powiedzieć. Nie wiem, jak to sferę nazwać. Serca, w sferę serca, gdzie masz tą swoją miłość na nowo odkrytą. No i ja tak wierzę, że jednak trzeba, tak jak Monika powiedziała, że nie trzeba się bać otwartości, ale trzeba też mieć tą miłość do siebie, tak, która u mnie była zablokowana i teraz już może będzie, i teraz już wierzę, że będzie fajnie, że będzie tak jak trzeba. No, jestem bardzo zadowolona z tego, super, wszystkiego, a zobaczę, jak to będzie się asymilować u mnie. Super. Cieszę się. Ja zawsze na koniec pytam, czy będziesz chciała, Alicjo, podzielić się swoją sesją z innymi i zgodzisz się na publikację? Niech tak będzie. Niech tak będzie. No, trochę horrorystyczna, ale... Myślę, że bardzo ciekawa, bo wiele osób właśnie ma poblokowaną miłość własną albo właśnie ma takie błędne przekonania, że miłość własna to jest egoizm, tak? Funkcjonuje na takim poziomie informacji i tutaj jest no bardzo, bardzo cenna informacja i też pokazanie, że jest to zupełnie czymś innym, tak, że jakby, że jest to przyczynkiem do wielu problemów, jeżeli mamy tę własną miłość taką zablokowaną. I szukamy na zewnątrz właśnie Super, przylegamy do innych, tak, osób, nie znając siebie, swojej potężnej miłości, którą jesteśmy. Dokładnie, super, prawda, fajnie. A z odkrytą twarzą czy z zasłoniętą twarzą? Może być odkryta, nie wiem, jak tam wyglądam, bo nie zawsze korzystam. A to możesz sobie obejrzeć sesję, jest do ściągnięcia na Skype'ie. Jak się rozłączymy, to za jakiś czas na tej rozmowie pojawi się właśnie nagranie. Tam są takie trzy kulki na górze i jak się kliknie na te kulki, to wtedy pojawia się opcja zapisz jako i można sobie tą sesję, całe nagranie ściągnąć.
Aha, aha, no to ja to zrobię. Ja to zrobię, będę potrafiła. No, fajnie. No, albo ty, albo mąż. A jeśli chodzi o tą, bo bym chciała zobaczyć, jak to, bo wzruszyłam się za bardzo, bo to było takie wielkie uwolnienie. Czy z zasłoniętą twarzą, czy bez, mogłabym jeszcze zdecydować? Tak, oczywiście. Tak? Napiszę do ciebie, tak? Tak, bo ja wyślę ci taki formularz, oficjalny formularz zgody na publikację, to tam zawsze można, jest taki punkt, można sobie zaznaczyć, czy z zakrytą, czy z odkrytą twarzą. Dobrze. A dla mnie to też nie stanowi takiego wielkiego problemu. Ja akceptuję. Piękna sesja. Piękna, ja akceptuję sesja. Siebie taką, jaką jestem, więc. Ale chyba to takie miłe, to teraz dokładnie. Kolejny dowód na to, że jednak ta sesja jednak coś wnosi. Owoce. Widzę tutaj tą taką miłość do siebie i taką otwartość i zrozumienie dla samej siebie. Nie za bardzo przejmuję się, co tam, jak tam wypadnę, tylko jeszcze tak się mówi, ale tak w sumie no to mogłabym już teraz się zgodzić, może z odkrytą twarzą, ale jeżeli jeszcze to sobie przejrzę wszystko raz, przesłucham wszystko i tak troszeczkę zdystansuję się do tego wszystkiego i później jeszcze dam znać o sobie. Dobrze, i dziękuję uprzejmie wam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Tak, dokładnie. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękujemy bardzo za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś. A przepraszam, mogę jeszcze zadać jedno pytanie? Nie wiem, czy to powinno być nagrywane. Mogę już wyłączyć, poczekaj. Dobrze, dziękuję.